Dzisiaj historia o koszmarze rodziny Pappenheim. Koszmar rodziców, którzy jeszcze niedawno mieli dwoje dzieci, a teraz nie mają już żadnego. Mamy rok 2018. Sarah Pappenheim miała wtedy 21 lat. Pochodziła z Andover, w stanie Minnesota. Chodziła do Foothill High School i przez jakiś czas mieszkała w Kalifornii. Wtedy też dostała się do programu wymiany studenckiej. Otrzymała szansę, by wyjechać na Uniwersytet w Rotterdamie, gdzie chciała uzyskać międzynarodowy licencjat z psychologii. Dla dziewczyny jedną z najważniejszych rzeczy była muzyka. Była piękną, pełną życia młodą kobietą i utalentowanym muzykiem. Grała z jednymi z najlepszych muzyków na scenie w Twin Cities i miała z nimi bardzo bliskie relacje. Dziewczyna była już rozpoznawalna w kręgach Minneapolis. Muzyk Brian Noton nawet zamierzał zatrudnić ją jako perkusistkę, gdy wróci do Minnesoty po studiach. Dziewczyna planowała wkrótce wrócić do Stanów Zjednoczonych. Miała zarezerwowany koncert z lokalnym muzykiem, Brianem Notonem, w Shoner Tavern Minneapolis. Poza tym, będąc w swoim mieście, regularnie uczestniczyła w cotygodniowych jam sessions w Shaw's Bar w północno-wschodnim Minneapolis. Była na tyle lubiana i na tyle znana, że w ramach urodzinowej niespodzianki zespół Bernard Allison zaprosił ją, aby dołączyła do nich na scenie i zagrała na perkusji. Dziewczyna lubiła też podróże. W październiku 2018 roku opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z Nicei we Francji. Napisała, że południowa Francja jest absolutnie piękna i że dawno nie była taka szczęśliwa. Warto też wspomnieć, że w Holandii studiowała psychologię, a głównie skupiała się na zrozumieniu ludzi, którzy dokonują ataków na własne życie. Niestety, 2 lata wcześniej w ten sposób zginął jej starszy brat, Josh. Po jego śmierci w 2016 roku Sarah przyjechała do Rotterdamu, aby zacząć od nowa, a jej zainteresowania psychologiczne wynikały z chęci niesienia pomocy ludziom, takim jak jej brat. W listopadzie 2018 roku ubolewała nad faktem, że święto dziękczynienia nie jest obchodzone w Holandii, bo naprawdę potrzebowała odpocząć. W tym samym miesiącu napisała pewnego rodzaju hołd swojemu bratu, który brzmiał: 13 listopada 2018 rok. Dzisiaj byłyby twoje 23 urodziny. Czas bez ciebie był nie do zniesienia emocjonalnie. Minęło już ponad 2,5 roku, ale wciąż czuję się jak wczoraj. Chciałabym móc to zrozumieć, ale pod pewnymi względami mam nadzieję, że nigdy tego nie zrozumiem. Ponieważ nigdy nie chcę, aby ktokolwiek czuł się tak źle jak ty. To niesprawiedliwe, że nie wiedziałeś, jak bardzo się liczyłeś. Przepraszam, że nie powiedziałam ci więcej. Tęsknię za tobą tak bardzo i nadal jestem na ciebie tak strasznie zła, że mnie zostawiłeś. Ale jednocześnie chcę cię mocno przytulić i powiedzieć, jak bardzo cię potrzebuję. Byłeś moim starszym bratem, basistą, partnerem w podróży, komikiem i najlepszym przyjacielem. Oddałabym wszystko, żeby znowu usłyszeć jeden z twoich głupich żartów, posłuchać z tobą Davida Bowie, grać w gry wideo lub razem grać na instrumentach. Przykro mi, że cię zawiodłam i tęsknię za tobą. Dziewczyna nawet sobie nie zdawała sprawy z tego, że niedługo jej bliscy będą tak opłakiwać ją. W Holandii wynajmowała pokój studencki w budynku mieszkalnym De Snow, tak zwanym General Youth Building, gdzie wynajmowane są pokoje studenckie, kawalerki i apartamenty, a większość mieszkańców to właśnie studenci. Dziewczyna miała współlokatora, Joela Schellinga, z którym dzieliła mieszkanie w tym kompleksie i który również był muzykiem. Potrafili nawet przez całą noc rozmawiać o muzyce. W ostatnich tygodniach chłopak stawał się coraz bardziej dziwny. Jego kariera muzyczna nie szła tak dobrze jak jej, co bardzo go frustrowało. Na około tydzień przed swoją śmiercią dziewczyna powiedziała znajomej, że martwi się o swojego współlokatora, po czym ta koleżanka zadzwoniła na gorącą linię organizacji humanitarnej, gdzie można było zgłaszać osoby wykazujące jakieś dziwne, podejrzane, zaburzone zachowanie. Pracownicy tej organizacji odwiedzili Schellinga 2 razy, ale nie widzieli powodu, aby podjąć jakieś bardziej zdecydowane kroki. Tego samego dnia już sama Sara zadzwoniła do oddziału w sprawie współlokatora, mówiąc, że chłopak powiedział jej, że chce zostać seryjnym mordercą. Jego złe zachowanie nasiliło się do tego stopnia, że 6 dni przed swoją śmiercią dziewczyna wysłała SMS-a do przyjaciela w Minnesocie, mówiąc, że jej współlokator powiedział, że chciałby zabić 3 osoby, więc będzie musiała iść z tym na policję.
Sama też chciała mu jakoś pomóc. Rozmawiała z nim o jego zmaganiach, których doświadczał. Mama dziewczyny, Doni Odegaard, powiedziała, że córka zadzwoniła do niej w ostatni weekend. Mówiła o tym, że jej współlokator zachowuje się dziwnie. Mama powiedziała jej, że musi się stamtąd wydostać, bo chłopak naprawdę wydaje się niebezpieczny. Jednak ona powiedziała, że nie chce, bo jest jego jedyną przyjaciółką i on nigdy by jej nie skrzywdził. Ostatecznie dodała, że chciałaby zamieszkać u swojego chłopaka, który mieszkał na końcu korytarza i że planowała zabrać rzeczy ze swojego pokoju, gdy jej współlokatora nie będzie. Planowała też wrócić do domu na Boże Narodzenie. Tęskniła za domem. W Minnesocie była wschodzącą gwiazdą na scenie muzycznej Twin Cities i niedługo miała wystąpić w Schoner Tavern. Co dokładnie wydarzyło się rankiem 12 grudnia w kompleksie mieszkaniowym The Snore na Kralings Kerklan pozostaje zagadką. Niektórzy świadkowie słyszeli kłótnie i krzyki pod koniec poranka dobiegające z pokoju dziewczyny na trzecim piętrze. Zaalarmowali policję. Podejrzany zdążył uciec jeszcze przed ich przybyciem. Po tym jak policjanci przyjechali na miejsce, znaleźli kobietę całą we krwi. Na miejscu były widoczne ślady walki. Niestety próby jej reanimacji nie były już przydatne. Sarah Pappenheim zmarła w wyniku ran kłutych zadanych przez napastnika. Warto dodać, że napastnik działał w jakimś szale, ponieważ zadał jej aż 27 ran i 10 cięć. Napastnikiem był oczywiście jej współlokator, który po wszystkim zadzwonił do swojej mamy i powiedział jej, że dźgnął dziewczynę. Niedługo potem policja aresztowała go na stacji kolejowej w Eindhoven, mieście położonym na południowy wschód od Rotterdamu. Jego dramatyczne schwytanie przez uzbrojonych funkcjonariuszy zostało nawet nagrane przez przypadkowego obserwatora. Schelling, który poza tym jednym zabójstwem nie miał historii kryminalnej, przyznał się do zamordowania dziewczyny. Na sali sądowej powiedział, że tamtego ranka chciał porozmawiać z dziewczyną, ponieważ uważał, że ta go źle potraktowała. Natomiast we wcześniejszym przesłuchaniu policyjnym stwierdził również, że już podczas tej rozmowy miał przy sobie nóż, ale nie mógł sobie przypomnieć, czy tak było w rzeczywistości, czy może było to tylko jego wyobrażenie. Na sali sądowej powiedział też, że złożył to wcześniejsze oświadczenie pod naciskiem funkcjonariuszy policji. Mężczyzna pamiętał, że po wszystkim zobaczył krew na ścianie i ją leżącą na plecach, co pozwoliło mu dojść do wniosku, że ją zamordował. Młoda dziewczyna miała 27 ran kłutych i 10 cięć na ciele. Kiedy sędzia zapytał go, dlaczego ją zabił, odpowiedział, że nie ma pojęcia dlaczego. Został zbadany przez psychiatrę, psychologa i neurologa. Lekarze doszli do wniosku, że stracił kontakt z rzeczywistością z powodu połączenia wielu zaburzeń, w tym autyzmu, schizofrenii i psychozy. Zalecając leczenie, eksperci powiedzieli, że nie można go pociągnąć do pełnej odpowiedzialności za ten czyn. Sędzia skazał Schellinga na 6 lat więzienia, a następnie na czas nieokreślony na pozbawienie wolności w zakładzie psychiatrycznym. Odrzucając dłuższe przebywanie w więzieniu w sprawie o zabójstwo, ponieważ podejrzanego nie można w pełni obwiniać za czyn, którego dokonał. 24-latek został skazany za zabójstwo, a nie morderstwo, ponieważ według sądu nie można byłoby udowodnić premedytacji. Jest to taka cienka różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Zakłada się, że zabójstwo można popełnić nieumyślnie, natomiast sprawca popełniając morderstwo zawsze działa z premedytacją. Prokurator natomiast żądał 10 lat więzienia i leczenia mężczyzny. Rodziców dziewczyny strasznie rozłościł ten wyrok, który był znacznie niższy od zalecenia prokuratury. Po wydaniu wyroku sąd wydał szczegółowe oświadczenie, w którym wyjaśnił, że biorąc pod uwagę powagę i nieprzewidywalność przestępstwa, a także stosunkowo młody wiek podejrzanego oraz poważne zaburzenia psychiczne, sąd uważa, że recydywa brutalnego przestępstwa jest bardzo prawdopodobna. Poza tym podejrzany cierpi na przewlekłe zaburzenia, które wymagają długotrwałego leczenia w warunkach klinicznych. To scharakteryzowało areszt psychiatryczny jako środek karny dla Schellinga, który powiedział, że jest gotów uczestniczyć w takim leczeniu depresji i innych zaburzeń. Pozostanie on na leczeniu do czasu, gdy sąd, który co 2 lata będzie dokonywał sprawdzenia jego stanu, stwierdzi, że czuje się on na tyle dobrze, by zostać zwolniony. W związku z tym, że w Rotterdamie dochodzi do około 12 zabójstw rocznie w mieście, w którym przebywa około 620 tysięcy osób, orzeczeniu
uzasadnieniu sądu wskazano, że zabójstwo wywołało poczucie niepewności i niepokoju w społeczeństwie. Cindy Pappenheim, ciocia zmarłej, która mieszka w White Bear Lake, po usłyszeniu wyroku powiedziała, że oczywiście nie ma takiej kary pozbawienia wolności, czy to w więzieniu, czy w ośrodku zdrowia psychicznego, czy nawet gdyby jej napastnik został skazany na śmierć, która mogłaby to naprawić. Jedyną rzeczą, która sprawiłaby, że byłoby lepiej, to mieć Sarę z powrotem żywą. Kobieta powiedziała, że gdyby tylko mogła, oddałaby wszystko, żeby tak się stało. W tamtym momencie uczenie się prawdziwego akceptowania rzeczywistości było jedyną z najtrudniejszych rzeczy. Mama dziewczyny, Doni Odegaard, która była obecna podczas odczytania wyroku, podobnie jak amerykański ambasador Pete Hoekstra, była zbulwersowana tym wyrokiem. Po prostu czuła, że doszło tutaj do niesprawiedliwości i miała nadzieję, że ten kraj ochroni jej córkę, a przynajmniej po jej śmierci uszanuje jej pamięć. Ale słysząc, że morderca jej córki prawdopodobnie wyjdzie za 4 lata, była przerażona. Poza tym osoby skazane na karę więzienia w Holandii często kwalifikują się do wcześniejszego zwolnienia po odbyciu 2/3 kary. Tata dziewczyny nie był obecny w sądzie, ale jego prawnik przeczytał jego list. Powiedział w nim, że Sara chciała pomagać ludziom i świadomie szukała współlokatora z problemami psychicznymi, zwłaszcza po tym, co stało się z jej bratem. Tata Sary również wskazywał, że martwił się sytuacją z jej współlokatorem, ale córka zapewniła, że on nigdy by jej nie skrzywdził. Sprawca na rozprawie powiedział, że nienawidzi siebie za to, co się stało i że nadal nie może uwierzyć w to, że to jego własne ręce to zrobiły. I chociaż nic nie pamięta, to żałuje. Dostał 6 lat, ale mama zamordowanej dziewczyny uważała, że to rodzina dziewczyny została dożywocie za zamordowanie ich córki, bo muszą nauczyć się żyć z brakiem dziewczyny i co 2 lata muszą wracać do tej sprawy, kiedy specjaliści będą badać, czy sprawca może już wyjść na wolność. Chociaż wyrok był prawdziwym ciosem, mama dziewczyny i jej adwokat wygrali nowe dochodzenie przeciwko zespołowi opieki psychologicznej, który miał kontakt z Schellingiem. Mama dziewczyny twierdziła, że pracownicy kilkakrotnie odwiedzali mieszkanie, w którym mieszkała jej córka w dniach poprzedzających morderstwo, ale nie widzieli powodu, by natychmiast podejmować działania. Jest przekonana, że można było zrobić o wiele więcej, aby ochronić jej córkę. Ma jeszcze nadzieję, że sprawca nigdy nie wyjdzie na wolność, nigdy nie będzie w stanie tworzyć muzyki ani mieć dzieci, ponieważ jej córka też nie będzie miała takiej możliwości. Martwiła się, że Schelling może zostać zwolniony z psychiatrycznego aresztu w ciągu zaledwie 2 lat, jeśli pokaże, że jest lepszy, że się zmienił. Jak więc ma ufać krajowi, który wydaje 6-letni wyrok dla kogoś, kto zadźgał jej córkę, dźgając ją aż 27 razy? Również muzycy z Minneapolis byli zdruzgotani tym faktem. Przed przeprowadzką do Holandii występowała z niektórymi z najbardziej szanowanych muzyków z Twin Cities. Po jej śmierci ludzie zebrali się w Shaw's w północno-wschodnim Minneapolis, aby uczcić dziewczynę, która uwielbiała grać na perkusji. Shaw's to raj dla lokalnych muzyków, a także miejsce, gdzie zmarła wyrobiła sobie markę w tak młodym wieku, szczególnie podczas poniedziałkowych nocnych jam sessions. Dziewczyna była tam stałym gościem. Przejeżdżała tam od 6 lat i grała z muzykami dwukrotnie starszymi od niej. Poniedziałkowe wieczory w Shaw zostały przemianowane na Sara Pappenheim Cocktail Jam. Dla muzyków i nie tylko dla nich był to sposób na jej zapamiętanie i ucieleśnienie jej pasji do muzyki. Bar przyjmował również darowizny dla rodziny dziewczyny, aby pomóc w pokryciu kosztów transportu jej ciała do domu, a także jej pogrzebu. A są to ogromne koszty, ponieważ koszty, które poniesie rodzina w związku z przewiezieniem ciała z powrotem do domu, do Stanów, to operacja, która wyniesie około 40 tysięcy dolarów. Warto tutaj wspomnieć o Depart Smart. Jest to organizacja z Minnesoty, której celem jest pomóc studentom w bezpiecznym podróżowaniu.
Syn założycieli tej organizacji, Tyler, zmarł podczas studiów za granicą w Japonii. W przypadku Tylera sprowadzenie go z Włoch do domu kosztowało 38 tysięcy dolarów, a potem trzeba było jeszcze zapłacić za pogrzeb. Gdyby miał ubezpieczenie podróżne na wypadek jakiejś sytuacji medycznej lub śmierci, w takiej sytuacji ubezpieczenie pokryłoby ten koszt. Dlatego warto sobie przemyśleć zakup tego typu ubezpieczenia w przypadku studiowania za granicą i w ogóle jakichkolwiek podróży. Cała ta sytuacja jest to prawdziwy koszmar. A serce rodziców boli jeszcze bardziej, szczególnie w obliczu drugiej śmierci w ich rodzinie. Rodzice dziewczyny jeszcze tak niedawno mieli dwoje dzieci, Sarę i Josha, a teraz stracili ich oboje. Ich córka miała wrócić do Stanów Zjednoczonych na święta Bożego Narodzenia, 22 grudnia, i umówiła się nawet na koncert z lokalnym muzykiem. Jej prezenty świąteczne zostały już dawno zakupione. Miała dostać pałeczki do perkusji, podpisane przez Phila Collinsa. Jej rodzice nie mogą znieść tego, że to choroba psychiczna pochłonęła życie dwójki ich dzieci. Jest to prawdziwy dramat, któremu z pewnością można było zapobiec. Takim wołaniem o pomoc było zgłoszenie sytuacji do organizacji humanitarnej, która później przyszła i oczywiście sprawdziła, jak się sprawy mają, ale niestety coś nie zagrało. Prawdopodobnie to niedopatrzenie pracowników tej organizacji doprowadziło do tej tragedii. Chociaż możliwe, że Schelling potrafił tak dobrze udawać zdrową i normalną osobę, że bez problemu nabrał pracowników tej organizacji. Ale nie wiadomo. Niestety już kolejny raz mówię o sprawie, której można było zapobiec. I to jest w tym wszystkim tak bardzo frustrujące. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć.